Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. Wyżnianka 32. 14 dzień lutego, jak się okazuje, to nie tylko święto zakochanych. W tym roku, tego dnia, świętowali także uczniowie zespołu szkół nr 2 imienia Mikołaja Reja. Święto szkoły rozpoczęto mszą świętą w kościele świętego Józefa w Kraśniku Fabrycznym. Msza odprawiona była w intencji byłych i obecnych uczniów oraz pracowników szkoły. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele organizacji związkowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kraśnicki, pracownicy szkoły oraz emeryci. Po mszy uczestnicy przeszli ulicami Kraśnika do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się część oficjalna. Salę kinową, jak zawsze po brzegi, wypełniła oczywiście młodzież z Reja. Dyrektor Krzysztof Staruch w swoim wystąpieniu mówił m.in. o sukcesach uczniów na olimpiadach, współpracy z uczelniami wyższymi, UMCS-em i VAT-em, o budowie nowej sali gimnastycznej. Szanowni Państwo, droga młodzieży, w ten walentynkowy dzień chciałoby się powiedzieć, kochają się, nie, wydaje mi się, że chciałoby się... Chciałoby się, proszę Państwa, powiedzieć, że życzyłbym sobie tego jako dyrektor, aby młodzież kończąca liceum, idąca w świat, a kiedyś wracająca z siwymi skrońmi już tutaj na kolejne zjazdy do Reja, mogła sobie powtórzyć słowa Pliniusza Młodszego: najpiękniejszym okresem w życiu była młodość. Ja dodałbym w Reju. Podczas części oficjalnej głos zabrał także wicestarosta Jarosław Czerw i burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk. Potwierdzam to, co powiedział pan dyrektor. Ten czas młodości, no a propos kochajmy się również oczywiście, ale a propos tej młodości spędzonej w Reju. Mogę to powiedzieć, bo jestem absolwentem Reja i czas, który spędziłem w Reju, to był dla mnie czas bardzo owocny. Tutaj tak naprawdę ukształtował się mój charakter. Tutaj ukształtowały się moje poglądy, postawy. Tutaj również odebrałem solidne wykształcenie. To był wspaniały czas i zawsze z wielkim sentymentem do tego czasu wracam. I właśnie dzień patrona, dzień rejowski jest tym dniem, kiedy ten sentyment odczuwalny jest w sposób szczególny. Kiedy słucham o osiągnięciach Reja, o tym, jak Rej się zmienia, to powiem wam szczerze, tutaj w sercu czuję takie miłe ukłucie, pozytywne. Jestem dumny z tego, że moja szkoła się tak zmienia. Tak zmieniła od czasu, kiedy byłem uczniem klasy A. Pierwszej, drugiej, trzeciej, potem czwartej A. Święto dzisiejsze jest także wspaniałą okazją do podziękowań. Do podziękowania za te 60 lat funkcjonowania tutaj i za tą ciężką pracę, która została wykonana w Kraśniku. To wspaniali ludzie, którzy zostali wykształceni. To wspaniali ludzie, którzy rozsławiają Kraśnik na całym świecie. Miejmy tą świadomość. I za to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy do tego się przyłączyli, którzy mieli w tym swój udział. Dziękuję wam z całego serca. Profesor doktor habilitowana Maria Wojtak z Instytutu Filologii Polskiej UMCS-u do zebranych na sali wygłosiła wykład pod tytułem Człowiek w tyglu komunikacji, w którym nawiązała do modlitwy współczesnego ucznia z Bogiem. Sama też jestem absolwentką Reja, a teraz pracuję w Instytucie Filologii Polskiej, który z naszym liceum ściśle współpracuje. Jest to znakomita polonistyka. Ja nie miałam do tej pory szczęścia występować przed uczniami Reja w dniach otwartych, więc cieszę się i dziękuję dyrekcji za zaproszenie na dzisiejszy wykład.
To nie będzie wykład, to będzie pogadanka. Cieszę się tym bardziej, że na sali są moi profesorowie. W czasach, kiedy ja się uczyłam, nie było psorów, sorów ani soreczek. Mówiliśmy do wszystkich, panie profesorze. Była bardzo oficjalna atmosfera. A jeszcze a propos tego, co państwo mówili, że młodość taka piękna i tak dalej. Moi drodzy, całe życie jest piękne, nie ma co tu się oszukiwać. I nie ma co myśleć sobie, że tylko młodość i wieczna młodość. Po prostu trzeba przeżyć każdy odcinek życia, który nam z woli opatrzności przypada w sposób godny i właściwy. Na zakończenie, jak co roku, młodzież z Reja wystawiła spektakl teatralny. Tym razem przygotowany pod kierunkiem pani Iwony Różyńskiej. Spektakl nosił tytuł Młodzi, Piękni i Zaczytani. W widowisku zaprezentowali się uczniowie z klasy drugiej A i drugiej E. Oto, proszę, nauczycielka języka polskiego. Zaraz, w zeszłym roku też było bezrobotny poloniście. Nie mógłby to być jakiś inny nauczyciel? Nieważne. Tak czy inaczej, nauczycielce naszej rzeczywistość już dawno nie tyle podcięła, co brutalnie wyrwała skrzydła. Jednak wciąż wierzy ona w sens swojej pracy. Wciąż ma ten błysk wokół. Nie daje się zniechęcić kolejnym reformom i innym absurdalnym decyzjom z wiejskiej. Aha, i jeszcze jedno. Skoro już tu jestem, chciałbym złożyć postulat. Może następnym razem wystawimy przedstawienie na temat jakiegoś innego przedmiotu. Już to widzę. Sala lekcyjna, minimalistyczna dekoracja, kreda, tablica. Bohater główny? On. Jednostka wybitna. Indywidualista. Wieszcz narodowy. Rozwiązuje zadanie. Uczniowie? Bohater zbiorowy. Patrzą na niego. Wysłuchują. Jedni z zafascynowaniem, jeszcze inni z trwogą. Niektórzy nie są w stanie ogarnąć swoim umysłem skomplikowaności i złożoności obliczeń, które pojawiają się w zastraszającym tempie na tablicy. Cisza. Temat? Na przykład funkcja kwadratowa. Nie. Za prosto. Wielomiary. Nie. Całki. I tylko w ostatnich ławkach słychać cichą rozmowę. Ej, słyszałaś, że będziemy mieli dodatkowe godziny matmy? Tak, nic nie wiem na ten temat. Podobno po dwie każdego dnia. Co ty dajesz? 10 godzin? Mówią, że nam nie zaszkodzi. Na pewno nie. Wiem, że tak nigdy nie będzie, no ale cóż, pomarzyć nigdy nie zaszkodzi, prawda? Proszę bardzo. Kto chciałby odpowiedzieć na moje pytanie z lektury? Jaki wpływ na życie Rodiona Raskolnikowa miała Sonia w powieści Dostojewskiego Zbrodnia i kara? Proszę nawiązać ze mną kontakt wzrokowy. Nie wiecie, że po twarzy człowieka widać, ile kto książek przeczytał? A po mojej? Co widać? Po twojej widać, że się nawet źrenicą o tytuł nie otarłeś. Pytam zatem, kto przeczytał lekturę? Ja przeczytałam prawie całą, ale wie pani, pierwsza miłość leciała. Taka sytuacja. Na litość boską, mieliście na to cały miesiąc. Lektur w jeden dzień się nie czyta. Też tak uważam. Teraz. W każdym razie, ja usnąłem w połowie. Ja przeczytałam, ale nie rozumiem. O, kolejny wynalazek. Wszystko czarno na białym, a to nie rozumiem. Ja pożyczyłam z biblioteki. Już dobrze, posłuchajcie. Ważnym momentem w życiu głównego bohatera powieści Dostojewskiego było spotkanie Marmiladowa, alkoholika, który opowiedział Rodionowi swoją historię. Potem Raskolnikow poznaje też jego córkę Sonię. Jej pojawienie się w życiu głównego bohatera jest zapowiedzią stopniowych zmian, jakie będą zachodziły w charakterze Rodiona. Ta młoda i skromna dziewczyna, prostytutka... Że kto? Prostytutka? W lekturze szkolnej? No patrz, chyba nie doczytałeś do tego momentu. Sonia, bohaterka, o której właśnie mówimy, bywa nazywana świętą grzesznicą ze względu na swoją profesję. No, nic pani nie mówiła, że to taka ciekawa książka. Jakbym wiedział, to na bank bym przeczytał. Proszę państwa, oto niespotykane zjawisko. Uczniowie zainteresowali się lekturą. Na takie momenty warto czekać.